Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dzisiaj gościem naszym jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Witamy serdecznie, ksiądz profesorze. Temat rozmów nie mógł być inny, jak związany ze świętym Janem Pawłem II. Dziś akurat porozmawiamy o Janie Pawle II jako nauczycielu myślenia, natomiast myślę, że grzechem zaniedbania byłoby nie powrócić do tych wydarzeń sprzed 38 lat, dlatego zapraszamy na początku naszych rozmów wszystkich widzów do tego, by raz jeszcze tamte chwile przeżyć. Habemus Papam! Kardynałem Wojtyła! Niech stąpi Duch Twój, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Drodzy Państwo, w ciągu minuty nie da się opowiedzieć życiorysu jakiejkolwiek z osób, tym bardziej życiorysu historii, którą tworzył przez wiele lat, będąc z nami święty Jan Paweł II. Dlatego obecność księdza profesora w naszym studiu związana ze świętym Janem Pawłem II, z bractwem świętego Jana Pawła II, które już za kilka dni zainauguruje swoją działalność. Obecność księdza profesora mamy nadzieję i planujemy, że nie jednorazowa, ale cykliczna i te materiały to też są materiały formacyjne dla członków Bractwa, ale też dla tych wszystkich, którzy chcą żyć myślą świętego Jana Pawła II na co dzień. Na początku, księże profesorze, takie pytanie. Mamy 38. rocznicę wyboru, 11 lat od śmierci świętego papieża, ponad 2 lata od kanonizacji. Takie pytanie, które chyba wypada sobie postawić. Ile z nauczania Jana Pawła II dziś pozostało w naszych sercach? To jest pytanie bardzo istotne i ono stanowi właściwie zarówno osobisty, bardzo głęboko osobisty, jak i zbiorowy, społeczny, kościelny rachunek sumienia. To jest pytanie, które powinno nas bardzo głęboko poruszyć. Oczywiście można powiedzieć i należałoby powiedzieć to, co jest pozytywne. My mamy głęboką świadomość tego, że Jan Paweł II jest największą postacią w dziejach Polski, że to jest człowiek, który zmieniał na naszych oczach historię zarówno naszej ojczyzny, świata, Kościoła. My to wiemy, my próbujemy tę osobę, pamięć o niej zagospodarować. Przeżywaliśmy w maju poświęcenie, konsekrację sanktuarium świętego Jana Pawła II Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Z tej świątyni, z tego sanktuarium poszedł pewien impuls w postaci idei bractwa świętego Jana Pawła II, o czym już rozmawialiśmy i o czym będziemy jeszcze rozmawiać. To jest coś bardzo pozytywnego. Wcześniej oczywiście powstało Centrum Jana Pawła II w Krakowie. Mamy Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. Mamy szereg kościołów dedykowanych Janowi Pawłowi II, szereg szkół. Uczelnie polskie obdarowały Jana Pawła II doktoratem honorowym i niektóre z nich kultywują pamięć o tym. To jest to, co powiedzmy wywołuje tutaj uśmiech pewnej satysfakcji i radości. Ale z drugiej strony, powiedzmy sobie też bardzo wyraźnie, w Polsce do dnia dzisiejszego nie powstała żadna poważna monografia dotycząca nauczania papieskiego. Życiorys Jana Pawła, najobszerniejszy jaki mamy,
To jest życiorys autorstwa George'a Weigla, słynna książka Świadek Nadziei. Myśl filozoficzną opisał najdogłębniej przyjaciel Jana Pawła, Rocco Buttiglione, profesor Rocco Buttiglione, Włoch. Jeżeli chodzi o myśl teologiczną, mamy tutaj dzieło amerykańskiego kardynała jezuity D'Alessa, Blask prawdy, który jest właśnie dziełem dotyczącym myśli teologicznej. Oczywiście wielu moich kolegów, koleżanek, teologów, filozofów powie, przecież myśmy napisali setki artykułów, rozpraw zarówno magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych, ale powtarzam, brakuje nam jakiejś ogromnej i rzetelnej syntezy w literaturze polskiej. Po drugie, brakuje nam studiów poświęconych myśli Jana Pawła II. Jan Paweł II to jest, no tutaj boję się używać słów, które z jednej strony mogą wybrzmieć patetycznie, a one będą i tak zbyt słabe. To jest nasze dobro narodowe, to jest dziedzictwo kultury, to jest fenomen w dziejach ludzkości. To jest człowiek, który zarówno drogą sztuki, drogą filozofii, drogą religii, drogą teologii zmierzał ku zgłębianiu tajemnicy. Można powiedzieć, że w jego życiorysie skupiły się te trzy najważniejsze drogi całej kultury europejskiej. I co? I my nie mamy studiów poświęconych myśli Jana Pawła II. I można by było ten katalog tutaj jeszcze pogłębiać, ale to, co jest chyba najważniejsze i co jest najistotniejsze w tym rachunku sumienia, tym negatywnym rachunku sumienia, nie chodzi o to, że myśmy nie przyswoili sobie intelektualnie, myśmy sobie nie przyswoili egzystencjalnie myśli Jana Pawła. To znaczy my tą myślą nie żyjemy, a my powinniśmy nią żyć, powinniśmy nią oddychać, powinniśmy ją sobie przyswajać każdego dnia na nowo, bo przekonujemy się z dnia na dzień, jak bardzo my tej myśli potrzebujemy, jak bardzo właśnie ta myśl wypowiedziana 38 lat temu, 35, 30, 25 lat temu, jak bardzo ona dzisiaj zyskuje swoją aktualność. Dlatego są powody do pewnej satysfakcji, ale moim zdaniem, przepraszam, że tak to powiem, jest o wiele więcej powodów do zawstydzenia. Właśnie, mamy, tak jak ksiądz profesor wspomniał, wiele słów świętego Jana Pawła II, tak samo mamy też Ewangelię, mamy żywoty świętych innych i one sobie mogą leżeć gdzieś tam na półkach, w bibliotekach, u nas w domach mogą sobie leżeć. Co zrobić w takim razie, żeby ta myśl świętego Jana Pawła II była przez nas przyswajana, to po pierwsze, czyli byśmy po te książki sięgali, po jego słowa, czy nawet w formie multimedialnej, bo mamy takie czasy, że możemy sobie odsłuchać tych słów, możemy sobie zobaczyć filmy, których byliśmy świadkami, bądź których nie mogliśmy ze względu na to być może, że ktoś jest zbyt młody, nie mogli przeżyć tego na żywo, czy zobaczyć na żywo. Co zrobić, w jaki sposób zachęcić człowieka młodego, starszego, dziecko, które, no, które się urodziło już po śmierci świętego Jana Pawła II, do tego, żeby sięgnął po tę postać? Ja zacząłbym od najpierw swojego pokolenia, które miało ten wielki przywilej i to wielkie szczęście, że wzrastało w kręgu Jana Pawła II. Nie wystarczy mieć świadomości, że on był z nami, a my z nim. Nie wystarczy mieć jego dzieł złożonych w naszych bibliotekach. Trzeba je znać, trzeba je poznawać, trzeba wciąż na nowo je przyswajać. To jest jednocześnie no, też taki apel do ludzi młodszych, dla których Jan Paweł II jest postacią historyczną. No właśnie, zobaczmy, po prostu zobaczmy, przypomnijmy sobie, jak wyglądał świat, jak wyglądała rzeczywistość Polski, świata, Europy właśnie 38 lat temu, że to był jeszcze świat de facto żelaznej kurtyny, podzielonej Europy. To był świat Polski, która żyła jako państwo o tak zwanej ograniczonej suwerenności. De facto była po prostu państwem satelitarnym sowieckim. Przypomnijmy sobie, jak wyglądały sprawy życia religijnego w Polsce, że przecież wielu ludzi może z pokolenia, zwłaszcza moich rodziców na przykład, musiało kryć się ze swoimi praktykami religijnymi. Moje koleżanki w szkole, które były córkami oficerów Ludowego Wojska Polskiego, opowiadały czasem bardzo oczywiście prywatnie o tym, jak odbywały się te uroczystości pierwszej komunii, czy jak słyszały od swoich rodziców
jak wyglądały śluby wtedy przyjmowane. To była zupełnie inna rzeczywistość. Dzięki komu to się zmieniło? Oczywiście dzięki Bogu, ale dzięki Bogu, którego wprowadził w nasze życie Jan Paweł II tymi słynnymi słowami, które tutaj też słyszeliśmy, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. On to powiedział i to się stało. A więc uczmy się, ucząc się Jana Pawła II, uczymy się historii, uczymy się naszej tożsamości. Najtrudniejsze zadanie jest na pewno w stosunku do najmłodszych, dla których Jan Paweł II jest postacią równie, powiedziałbym, wielką i świętą, jak święty Franciszek z Asyżu czy święty Benedykt. Ale właśnie tutaj jest wielka rola rodziców przede wszystkim, rodziców, katechetów, dziadków także, do tego, aby te dzieci podprowadzać, aby im opowiadać w formie typowej i doskonale na pewno rozpoznawalnej przez rodziców i dziadków, opowiadać im taką, powiedziałbym, przepiękną sagę o tej niezwykłej postaci, jaką był Lolek, Karol Wojtyła, Jan Paweł II. Księże profesorze, za moment wrócimy do rozmowy, tylko przypomnę i może powiem naszym widzom, bo zapomnieliśmy o tym na początku programu. Logo, które Państwo widzicie na swoich ekranach, u góry ekranu, to jest znak, w którym wpisane są litery polskie Jan Paweł II, kontury Polski, naszej ojczyzny w barwach biało-czerwonych. Już była o tym mowa w programie ojca dyrektora. To jest też znak, symbol Bractwa Świętego Jana Pawła II. Ksiądz profesor też w klapie dumnie ten znaczek nosi. I też te treści, które dzisiaj podejmujemy w programie, będą na naszym portalu Radia Maryja, tam w zakładce Bractwa Świętego Jana Pawła II, więc będzie można do nich wracać i będzie można je na nowo jeszcze rozważać. Dlatego do tego też już teraz zachęcamy i zapraszamy. Ja chciałem zapytać księdza profesora o to, czy dzisiejsze czasy nie są podobne trochę do tych, w których Jan Paweł II rodził się jako papież, czyli 38 lat temu, kiedy zaczynał posługę na stolicy świętego Piotra. Myślę, że takie podobieństwa są. Na pewno w moim odczuciu takim podstawowym podobieństwem jest po pierwsze kryzys pojęć. Kiedy żyliśmy w czasach właśnie wyboru Jana Pawła II, ja będę mówił oczywiście z perspektywy Polski, patrząc na ten wybór, żyliśmy w tak zwanym państwie demokracji ludowej, czyli władza ludu ludowa. Struktura polityczna, która była radykalnym zaprzeczeniem demokracji, ale usiłowała nam wmówić, że jest to system jedynie prawdziwy, jedynie wiarygodny. Dzisiaj żyjemy w czasach demokracji liberalnej, która próbuje nam wmówić, że właśnie elementem istotnym tego systemu jest wolność de facto, rozumiana jako anarchia, jako zupełnie zabsolutyzowane działanie człowieka, niszczące często bezpardonowo życie drugiego. Jeden i drugi system używał pojęcia bardzo słusznego i używał pojęć bardzo słusznych, takich jak demokracja, prawa człowieka, wolność, godność, ale to były pojęcia zupełnie wypaczone. I w tym sensie, mimo że zmieniły się treści tych pojęć, ale one nadal pozostają zafałszowane, a w związku z tym zafałszowane zostaje pojęcie prawdy. I tak jak Jan Paweł II w liście do rodzin kiedyś pisał, że kryzys pojęć to jest kryzys prawdy, tak to zdanie dotyczyło zarówno rzeczywistości tamtej, minionej, jak i rzeczywistości obecnej. Druga cecha, myślę, bardzo charakterystyczna dla tamtej i obecnej epoki, to jest lęk. To jest właśnie ten charakterystyczny lęk, który wtedy towarzyszył nam w związku zarówno z zagrożeniem wojny, czy trzeba mówić o tym, że dzisiaj lęk przed trzecią wojną światową, a właściwie toczącą się wojną hybrydową, że on w nas narasta, kiedy obserwujemy wydarzenia współczesnego świata. To był lęk, o którym pisał Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice, bodajże w numerze 14, zatytułowanym Czego lęka się współczesny człowiek, gdzie wprost diagnozował kondycję współczesnego człowieka zagrożonego postępem technicznym, biotechnologicznym, a zarazem industrializacją, która jednocześnie niszczy środowisko. Dzisiaj te same lęki się pojawiają i zarówno w obliczu tamtych, jak i tych lęków wciąż rozlega się to samo, nieprzemijająco ważne przesłanie papieskie. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Ono naprawdę nie straciło nic ze swojej aktualności.
Czy to jest łatwe, księże profesorze, otworzyć drzwi Chrystusowi? Powiedzieliśmy sobie na początku, we wstępie do tych rozmów, że często się wstydzimy bycia człowiekiem wierzącym dzisiaj, tym bardziej przyznawania się do takich postaci jak święty Jan Paweł II. We wspólnocie jest to jeszcze o tyle łatwiejsze, że podobnie się myśli, podobnie się jakoś funkcjonuje. Natomiast w pracy, gdzieś tam w środowisku, w którym się spotykamy, gdzie no, są osoby wierzące, ale są też osoby, które z wiarą mają mało wspólnego, wręcz przeciwnie. W jaki sposób tam otwierać drzwi Chrystusowi, też karmiąc się nauczaniem świętego Jana Pawła II? Właśnie myślę, że tutaj w sposób bardzo płynny przechodzimy do tematu bractwa świętego Jana Pawła II, które ma stanowić, no tak chcemy, taka jest wola ojca dyrektora, takie jest pragnienie ojca dyrektora, które wyraża się w tym, żebyśmy odkryli w sobie na nowo ten potencjał, a ci, którzy no, są już młodszym pokoleniem, żeby po prostu znaleźli ten potencjał, który wiąże się z nauczaniem Jana Pawła II. Żebyśmy byli pokoleniem Jana Pawła, bractwem Jana Pawła II w naszych konkretnych środowiskach. Jesteśmy księżmi, jesteśmy zakonnikami. Możemy po prostu bardzo obficie czerpać na przykład z listów Jana Pawła do kapłanów. Możemy czerpać z jego adhortacji Vita Consecrata, która przepięknie mówi przecież o ślubach zakonnych, mówi o życiu wspólnotowym, o tym przemienianiu się poprzez życie zakonne na wzór Chrystusa przemienionego. To są wciąż inspirujące niezwykle teksty, ale jeżeli spojrzymy teraz na życie małżonków, sytuacja małżeństwa, rodziny przeżywa dzisiaj gigantyczne kryzysy. Znowu, mogą ci małżonkowie odczytać nauczanie Jana Pawła II wyrażone w liście do rodzin, w adhortacji Familiaris Consortio. I naprawdę jestem o tym bardzo głęboko przekonany, nie przekonany, wiem to z całą pewnością, że znajdą tam bardzo konkretne wskazania. Jeżeli przedsiębiorca współczesny boryka się no, z napięciem między na przykład potrzebą generowania zysku, a z drugiej strony ryzykiem zwalniania ludzi z pracy i staje w obliczu no właśnie dylematu, czy zysk, czy człowiek jest najważniejszy, znajdzie w Centesimus Annus, w encyklice poświęconej przedsiębiorczości, bardzo konkretne wskazania. Jeżeli twórcy, artyści zastanawiają się, czy mogą uczestniczyć, powiedzmy, w przedstawieniu, w performansie, który szydzi z wartości narodowych czy religijnych, wystarczy, jeśli sięgną po list do rodzin, po list do artystów, w którym Jan Paweł II przedstawia, czym jest sztuka, czym jest piękno, czym jest twórczość artystyczna. Sam będąc genialnym, wspaniałym, aktorem, tak? Wspaniałym twórcą, aktorem także, ale przede wszystkim poetą, człowiekiem słowa, człowiekiem, który zajmował się dramatopisarstwem. A więc to jest właśnie to, że my wszędzie, w każdej dziedzinie życia mamy za sobą niezwykle dramatyczne dyskusje wokół spraw związanych z ochroną życia poczętego. I znowu, nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że Jan Paweł II mówi nam, że aborcja jest czynem wewnętrznie złym, że taki czyn nie ma prawa moralnego do zaistnienia. Jan Paweł II mówi nam, że życie ludzkie jest dobrem, które należy chronić, że nie ma żadnej sytuacji, która usprawiedliwiałaby zabójstwo niewinnego człowieka. Ale jednocześnie Jan Paweł II mówi nam w Evangelium Vitae, w encyklice o życiu ludzkim, jak bardzo złożona i zróżnicowana jest odpowiedzialność za ten czyn. Że nie jest to sytuacja prosta, zero-jedynkowa, że tu jest tylko jedna osoba odpowiedzialna za ten czyn. A więc kiedy mówimy o odpowiedzialności moralnej i kiedy chcemy tę odpowiedzialność rozliczać w jakikolwiek sposób, mamy tutaj do czynienia z bardzo konkretną płaszczyzną, całym kręgiem osób, które są współodpowiedzialne za czyn aborcji. I to jest też bardzo ważny, moim zdaniem, element we współczesnej dyskusji na ten temat. A więc krótko rzecz ujmując, możemy być świadkami w każdej dziedzinie życia. Czy to jako nauczyciele, czy rodzice, czy dzieci, czy młodzież, czy kapłani, czy politycy, czy twórcy kultury. W każdej dziedzinie życia i znajdziemy w nauczaniu Jana Pawła II bardzo konkretne inspiracje, bardzo konkretne wskazówki.
No właśnie, 14 encyklik, adhortacje apostolskie, listy apostolskie, orędzia, przemówienia, rozważania i tak dalej, aż wreszcie pielgrzymki, które odbywał święty Jan Paweł II, do wszystkich, praktycznie na wszystkie kontynenty dotarł i kwestia jeszcze Światowych Dni Młodzieży. Teraz jesteśmy, no ciągle żyjemy tym wydarzeniem, które miało miejsce w Krakowie. Idea, która też urodziła się dzięki pontyfikatowi świętego Jana Pawła II, czy wreszcie dzieci, bo też list do dzieci oczywiście napisał, pomyślał o każdym, tak możemy powiedzieć, w czasie swojego pontyfikatu. O osobach starszych, podeszłym wieku, tak. Do osób starszych i podeszłych wieku, moich sióstr i braci. Pisał stary, zniedołężniały po ludzku papież, ale pisał zarazem słowa, które, ponieważ no też powoli raczej zbliżam się ku wiekowi emerytalnemu, przynajmniej na razie, no one bardzo mnie urzekają, że właśnie Ojciec Święty, mając 80 lat, pisze: umiem cieszyć się życiem. Umiem cieszyć się życiem. Jeżeli to znowu na przykład zestawimy w kontekście tym razem europejskich debat, holenderskich, na temat eutanazji dla osób znudzonych życiem, bo dosłownie takie projekty się pojawiają, no przepraszam bardzo, ale po prostu znowu zestawiajmy ten chaos myślenia z tym, który jest nauczycielem myślenia, z tym, który potrafił samym sobą, całym sobą po prostu przekazywać tutaj no jednoznaczne orędzie, jednoznaczne przesłanie. Ale przepraszam, bo trochę przerwałem. Właśnie pozostaje pytanie, skąd on to miał? Bo no wiadomo, odpowiedź tam się narzuca, że z doświadczenia. Choć wikariuszem, katechetą był bardzo krótko Karol Wojtyła. Z młodzieżą znamy te jego wyprawy, wycieczki, gdzie też, no to też było niesamowite i chyba dzisiaj też jest dla nas takim wzorem, że on potrafił na takich wyjazdach bardzo takich letnich, rozrywkowych powiedzielibyśmy, potrafił przybliżać Boga, ale przez co? Chyba przez to, że też sam się gdzieś tam modlił, te zdjęcia znamy, kiedy na kajaku czy na łódce z brewiarzem, gdzieś tam zamyślony. Myślę, że jeżeli pytamy już siebie i też księdza profesora, to chciałem zapytać księdza jako też osobę, która mówi o sobie samym, że jest pasjonatem postaci świętego Jana Pawła II. W jakiej rodzinie się wychowywał Karol Wojtyła? Wychowywał się w rodzinie, no można powiedzieć, trochę nietypowej, dlatego że jego mama zmarła bardzo wcześnie i właściwie mówi się zresztą na tej podstawie, że ten brak matki we wczesnym dzieciństwie był rekompensowany przez Karola Wojtyłę jego pobożnością maryjną, że właśnie Maryja niejako zastępowała mu tę naturalną potrzebę bliskości matki. Natomiast wzrastał w rodzinie, no w tej sytuacji niepełnej poprzez śmierć matki, wychowywany przez ojca, wychowywany w sposób bardzo konsekwentny, bardzo można powiedzieć zarazem prosty, wedle zasad tradycyjnej pobożności takiej zdrowej, chciałoby się powiedzieć, i bardzo prostej. To były te słynne modlitwy do Ducha Świętego, które Karol Wojtyła przejął od ojca i którymi się modlił właściwie przez całe życie, tą modlitwą do Ducha Świętego. To była pobożność oczywiście maryjna, to były słynne pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej. To było to wszystko, co wiązało się, no powiedziałbym, z takim ogromnym, naturalnym rytmem życia religijnego, prostego i zarazem bardzo polskiego. Wracając może, czy podejmując jeszcze ten temat tego pytania, rzeczywiście, które ojciec postawił na początku, skąd on to miał, prawda, skąd mu się to brało. No ja myślę, że to jest właśnie to, czego tutaj dotykamy. Mianowicie dotykamy z jednej strony tego, co w teologii nazywamy naturą, a więc dotykamy tutaj no pewnej rzeczywistości egzystencjalnej, w tym wypadku rodziny. To jest wspomnienie matki, ale to jest właśnie głęboka religijność i głęboki duch wychowawczy ze strony ojca. To jest też przykład starszego brata, którego nie można tutaj pominąć, starszego brata, który oddał swoje życie jako ofiarny lekarz, zarażając się od swoich pacjentów.
To był dużo starszy brat, ale wywarł on na życiu Karola Wojtyły także niezatarte piętno. To były później te kolejne doświadczenia związane z wpływem katechetów, z wpływem z okresem wojny, praca w kamieniołomach, seminarium konspiracyjne. Ogromnie doniosła rola księcia kardynała Adama Sapiechy, niezwykle przecież ceniona przez Karola Wojtyłę i tak dalej, i tak dalej. Warto dostrzec, że w tym wszystkim kształtowała się jednocześnie, oprócz tych wszystkich ludzkich relacji, kształtowała się także w moim odczuciu niezwykle istotna więź, czy raczej tożsamość kulturowa, tożsamość polska. To, co mnie uderzało od pierwszych lektur takich książek jak Przekroczyć próg nadziei, czy chociażby Pamięć i tożsamość, to właśnie to poczucie głębokiej dumy z racji bycia Polakiem, bycia osadzonym w kulturze polskiej. Jan Paweł II nigdy, powiedzmy, nie marginalizował kultury polskiej. Nie mówił, no tak, mamy, powiedzmy, piękny Wawel, ale jeżeli spojrzymy na wspaniałe katedry francuskie, czy na wspaniałe kościoły renesansowe w Italii, no to powiedzmy sobie ten Wawel. Nie, on wydobywał z tego Wawelu szczegół po szczególe. On potrafił mówić o zabytkach literatury polskiej, zarówno doby renesansu, średniowiecza, doby oczywiście polskiego romantyzmu, młodej Polski. On wydobywał z polskości to, co najcenniejsze. Kiedy mówił o swojej formacji, możemy porównać w tej chwili, czytając ostatnie rozmowy papieża Benedykta, jak on opowiada o swojej formacji intelektualnej. Tam była cała plejada wybitnych teologów, najwybitniejszych, najbardziej znakomitych nazwisk XX wieku, zresztą różnych, także kontrowersyjnych. Byli świetni teologowie jak Hans Urs von Balthasar, czy kontrowersyjny Karl Rahner, czy zupełnie kontrowersyjny Hans Küng. I w gronie tych największych teologów Józef Ratzinger się obracał. Karol Wojtyła nie wstydził się powiedzieć, że jego formatorami intelektualnymi był podręcznik metafizyki księdza Weissa, że to była filozofia przyrody księdza Kusaka, że to były dzieła, które w świecie były nieznane, ale one uformowały jego potęgę intelektualną myślenia w nie mniejszy, jak wiemy, sposób, delikatnie mówiąc, niż uformowana została potęga intelektualna Józefa Ratzingera. Natomiast rzecz, myślę, w tym wszystkim najważniejsza. Na tej naturze Pan Bóg buduje przez swoją łaskę. Karol Wojtyła był geniuszem i to trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, ale był przede wszystkim świętym, był mistykiem. Jego kontakt z Bogiem, ojciec wspomniał o tych zdjęciach, które tkwią w naszej pamięci, jego rozmodlenie. My wszyscy obserwując, czy uczestnicząc w koncelebrach, czy obserwując msze sprawowane przez niego, mieliśmy, no myślę, że ewidentne doświadczenie mistyki płynącej z jego sposobu przeżywania Boga. Ja wspomnę tutaj bardzo krótko o jednym tylko epizodzie. Ostatnia bodaj pielgrzymka do Polski. Jan Paweł II w krypcie Leonarda, świętego Leonarda na Wawelu, tam, gdzie przyjmował święcenia kapłańskie, gdzie odprawiał mszę świętą prymicyjną w dzień zaduszny. Tam Jan Paweł II modlił się modlitwą brewiarzową. Myślę, że część z nas pamięta, to było kilkadziesiąt minut modlitwy, maleńka punktowa lampka oświetlająca brewiarz trzymana przez księdza prałata, proboszcza katedry wawelskiej. I myśmy trwali kilkadziesiąt minut, telewizja publiczna trwała w milczeniu, trwała w ciszy, bo on się modlił. I myśmy widzieli, że po prostu tutaj nie można cokolwiek powiedzieć, przypomnieć, że on się modli, czym jest brewiarz. Nie, po prostu trzeba było w tym uczestniczyć. Myśmy wszyscy odczuwali to, że trwamy w zjednoczeniu papieża z Bogiem, że to jest doświadczenie mistyczne, które jest wręcz przekazywane po prostu przez telewizję dla nas wszystkich. A więc z jednej strony ta formacja naturalna związana z wydarzeniami rodzinnymi, historycznymi, do tego ogromne umiłowanie polskości i duma z polskości, ale nade wszystko ten bezpośredni, absolutnie mistyczny kontakt z Bogiem. Mamy nauczanie, które stoi na półkach bibliotek naszych domów, mamy przykład życia. Ksiądz profesor dotknął pielgrzymek. Dla księdza profesora tak osobiście, która była
najważniejsza, czy który moment z jednej z pielgrzymek do Polski był najważniejszy, najistotniejszy? Ja muszę powiedzieć może na samym wstępie, że ja nigdy nie miałem właściwie okazji takiego bezpośredniego, no niemal nie miałem okazji bezpośredniego spotkania z Janem Pawłem II. W tym znaczeniu, że nigdy nie jadłem z nim śniadania, nigdy nie odprawiałem prywatnej mszy świętej. Miałem rzeczywiście okazję dotknąć jego dłoni, ucałować jego dłoń kilkakrotnie, usłyszeć bezpośrednio, w bezpośredniej bliskości jego słów, ale nigdy to nie był jakiś taki kontakt, powiedziałbym, no taki jak wspomnienia niektórych z moich współbraci, którzy mieli to szczęście i ten przywilej takich bardzo, powiedziałbym, bezpośrednich spotkań. Pierwszą pielgrzymkę przeżywałem jako kleryk. Przygotowywałem wówczas wraz z naszym księdzem redaktorem mszy świętej, księdzem Michałem Kamińskim, przygotowywaliśmy dekoracje na Jasnej Górze. Już kiedyś tutaj się chwaliłem, nieskromnie powtórzę to po raz kolejny, że cały ten stumetrowy napis, który widniał na wałach, Piotr, Jan, Jakub i Andrzej i tak dalej, trwali na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa. Piotr i Maryja były ogromnymi takimi literami wyniesione na wałach jasnogórskich. Cały napis biegł na stumetrowej przestrzeni od wału do wału. No miałem w tym swój, że tak powiem, bardzo znaczący udział w tworzeniu tego napisu. To wtedy była też okazja takiego pierwszego bezpośredniego, chociaż anonimowego spotkania. Uczestniczyłem w jednej z audiencji na Jasnej Górze. Natomiast, i oczywiście później starałem się być na każdej pielgrzymce, uczestniczyć w niej. Jeździłem za Ojcem Świętym w różne miejsca. Właściwie chyba byłem na każdej właściwie pielgrzymce w jakimś miejscu. Myślę, że najbardziej przeżyłem natomiast i zapamiętałem no coś, co było dla mnie sytuacją i myślę, że dla nas wszystkich sytuacją bardzo nietypową, bardzo bolesną, można powiedzieć takiego wielkiego rozczarowania. To był rok 99. Ojciec Święty miał być wtedy w Krakowie i był w Krakowie, ale z racji niedyspozycji nie mógł dotrzeć na mszę świętą sprawowaną na krakowskich Błoniach. Ta msza się odbyła bez niego. I przyznam się, że nigdy nie czułem jakiejś takiej większej bliskości z Janem Pawłem, jak właśnie wtedy, kiedy uświadomiłem sobie, jak wielką ofiarę on w tym momencie składa, jak wielkie cierpienie on w tym momencie przychodzi. Z jednej strony pamiętam, jak dziś miałem okazję po mszy świętej być w zakrystii tego ołtarza papieskiego i zobaczyć te wszystkie relikwie, które zostały zgromadzone na spotkanie z papieżem. Był święty Stanisław ze Szczepanowa, była święta Jadwiga, był święty brat Albert, czyli grono ludzi szczególnie mu bliskich, grono ludzi, których on kochał, czcił. Można powiedzieć, Kraków przyniósł papieżowi to, co najcenniejsze i papież o tym wiedział. On całym sercem chciał być właśnie tam na tej mszy świętej z nami, ale nie mógł. Myślę, że to było niezwykle dla niego bolesne, takie krzyżujące doświadczenie. To było coś z tej kenozy, którą znamy po prostu z męki Chrystusa Pana. I było to chyba takie doświadczenie szczególnie powiedziałbym przejmujące. Bardzo bolesne, bardzo trudne, ale jakoś bardzo głęboko we mnie ono utkwiło. Ta fizyczna nieobecność papieża, ale ta więź, która poprzez krzyż biegła między Janem Pawłem przebywającym wtedy na Franciszkańskiej i na pewno oglądającym, uczestniczącym w mszy świętej poprzez transmisję i nami wszystkimi, którzy byliśmy właśnie jednocześnie tam przy jego łóżku cierpienia. Księże profesorze, zaprosimy naszych widzów do telefonowania, do zadawania pytań, do dzielenia się też refleksjami na temat świętego Jana Pawła II i tego, czego nas uczy dzisiaj, o tym, że uczy nas myślenia. Dla widzów z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012, z zagranicy 48 56 657 0013 i 657 0014 i w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400.
Zanim przejdziemy do telefonów, zapraszamy też na materiał z Torunia. Raduję się obecnością słuchaczy Radia Maryja, która ma siedzibę w Toruniu. Rozgłośnia ta dociera do bardzo wielu rodaków w Polsce i na świecie. Wszystkim słuchaczom i pracownikom radia życzę tej radości, jaka płynie ze zwiastowania dobrej nowiny. Niech Maryja, gwiazda nowej ewangelizacji, prowadzi wasze radio na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów. Dziękuję wam za radiową katechezę, a szczególnie za modlitwy w intencji Kościoła i papieża. Pozdrowieniem moim obejmuję również wszystkie rozgłośnie katolickie w Polsce, a jest ich wiele. Pomagają one ludziom w odkrywaniu piękna i mocy Ewangelii, która jest drogą do zbawienia każdego człowieka. Wasza działalność, apostolstwo są bardzo cenne, bardzo potrzebne Kościołowi i Ojczyźnie. Niech wam Bóg błogosławi. Jego słowa skierowane do rodziny Radia Maryja w 1999 roku w Toruniu, tutaj na spotkaniu. I witamy serdecznie. Halo. Halo. Proszę. Halo. Bardzo. Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać, ojciec dyrektorze, słychać. Ja nic nie słyszę, przepraszam bardzo. My słyszymy dobrze, ojca dyrektora. Nie dam rady. No jakiś problem. Ojciec dyrektor usiłuje się dodzwonić, może się uda za moment. No właśnie, tak do rodziny Radia Maryja święty Jan Paweł II powiedział te słowa o Maryi, gwieździe nowej ewangelizacji. Dzisiaj mamy świątynię Maryi, gwiazdy nowej ewangelizacji, przy której powstaje bractwo świętego Jana Pawła II. Już w sobotę pierwszy moment ustanowienia pierwszych członków, pierwszych uczestników tej inicjatywy. Zdaniem księdza profesora, czym takie bractwo powinno być dzisiaj, w dzisiejszym świecie? Pasjonatami Jana Pawła II, to znaczy ludźmi, którzy rzeczywiście są zafascynowani jego osobą, którzy chcą i nie tylko chcą, ale po prostu no, żyją jego nauczaniem. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że mówiąc tutaj o Janie Pawle II, może to wybrzmieć jako pewne przeakcentowanie. My wiadomo, że jako chrześcijanie żyjemy nauczaniem Jezusa Chrystusa, żyjemy Jego Ewangelią, ale właśnie Jan Paweł II w Nowej Hucie w Polsce w 79 roku użył po raz pierwszy tego sformułowania nowa ewangelizacja. To tutaj ono padło i później Jan Paweł II nie tylko użył tego słowa, ale stał się prekursorem, promotorem właśnie nowej ewangelizacji. I stąd to dzieło nowej ewangelizacji Jana Pawła II, które wyraża sanktuarium toruńskie, jest ze sobą integralnie sprzężone. My dzisiaj potrzebujemy nowej ewangelizacji, ale potrzebujemy jej właśnie wraz z Janem Pawłem II. A więc jeżeli przeżywamy właśnie współczesne zawirowania, jeżeli obserwujemy zawirowania wokół małżeństwa, wokół polityki, jeżeli widzimy trudności gospodarcze, jeżeli widzimy pewne sytuacje no, związane na przykład z ideologizacją nauki i tak dalej, i tak dalej. No, w każdym sektorze życia. Nie ma, powiedziałbym, takiego sektoru życia, tak się lekko uśmiecham, bo sobie zaraz pomyślałem, no ktoś powie tak, na przykład w fizyce kwantowej, a w chemii. Ale powiem tak, jeżeli chodzi o zasady ogólne dotyczące nauki, to nie ma znowu lepszej wykładni etosu nauki, jak ta, którą zostawił Jan Paweł II, chociażby w spotkaniach z polskimi naukowcami. A więc w każdej dziedzinie życia, dosłownie w każdej dziedzinie życia, my musimy przejąć jego słowa, inaczej będziemy pogrążali się w pewnym chaosie. I co jest rolą bractwa? No właśnie każdy na miarę swoich możliwości. Ja to rozumiem w ten sposób. Jestem na przykład nauczycielem,
literatury polskiej na przykład. No więc próbuję też zarówno zgłębiać to, co jest dziełem literackim Jana Pawła II, próbuję to przeszczepiać uczniom. Jestem nauczycielem historii, próbuję sobie też wzbogacić swój program nauczania historii tymi wykładami dziejów, które prowadził Jan Paweł II w czasie swoich pielgrzymek. One są nawet zebrane, są w postaci już konkretnych, usystematyzowanych takich wykładów od chrztu Polski aż do współczesnych dziejów, bo wszystkie te elementy Jan Paweł II dotykał w swoich przemówieniach. Jestem lekarzem, no właśnie, staję w obliczu różnych dylematów związanych z problemami etyki medycznej. Znajduję w Ewangelium Vitae konkretne wskazania. A jeżeli ich nawet konkretnie nie znajduję w sensie takim literalnym, dotyczącym konkretnego przypadku, to po pierwsze mam pewną inspirację, a po drugie mam właśnie patronat Wielkiego Świętego. To jest nie tylko pogłębianie wiedzy intelektualnej wokół myśli Jana Pawła, ale to jest też żywy kontakt z osobą tego Wielkiego Świętego, Jana Pawła Wielkiego. To jest kontakt poprzez naszą modlitwę i to, co żeśmy już proponowali, proponujemy wciąż w ramach Bractwa, to jest pewna duchowość, która powinna nas łączyć z Bogiem poprzez pośrednictwo Jana Pawła II. W jednym z założeń Bractwa mamy na początku, w pierwszym, modlitwę za Kościół, za Ojczyznę, o ewangelizację, ale także za samo Bractwo, czyli tak jakby to wyjście od tego, o czym mówiliśmy sobie, znowu na przykładzie świętego Jana Pawła II. On zaczynał i kończył dzień od modlitwy. Czasem no, też mamy te wspomnienia, czy to kardynała Dziwisza, czy innych świadków, modlitwę zanoszoną leżąc krzyżem w kaplicy, całą noc czasami, gdzie od rana czekały obowiązki. Tak, to jest oczywiście, no, tych świadectw dotyczących modlitwy mamy bardzo wiele. Znane są przykłady, kiedy kardynał Wojtyła jako anonimowy turysta zatrzymał się raz czy drugi w jakiejś kaplicy sióstr i wzbudzał ogromne zdziwienie i zarazem podziw swoją modlitwą. Prosimy bardzo, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica. Teraz i zawsze. Ojcze, bardzo serdecznie pozdrawiam księdza profesora bardzo serdecznie. No, cieszę się, że ksiądz profesor jest i jest takim naszym nauczycielem, naszym profesorem. Bardzo za to dziękujemy. Proszę księdza, no, właśnie dzisiejszy dzień, 38 lat temu, pamiętam jak to przeżyłem i gdzie mnie to zastało i tak dalej. Dzisiaj zapytałem w naszym sanktuarium, zapytałem wszystkich zgromadzonych, niech podniosą ręce ci, którzy to przeżyli. Podniosła część ludzi, nie wiem, może połowa, może nawet nie połowa, którzy przeżyli tamten dzień, tamten wieczór i no, radowali się tym wyborem Polaka na stolicę Piotrową. Dużo było tych ludzi, którzy nie pamiętają, to może mieli 40 lat, może mniej, i nie mogli nic na ten temat już powiedzieć. I w czym jest rzecz? Właśnie Jan Paweł II to jest ktoś największy z rodu Słowian i z rodu Polaków. I my jako wierzący z jednej strony, jako katolicy, a drugie, jako Polacy, także nawet niewierzący, czy z innych wyznań chrześcijańskich, a nawet innych religii, jako Polacy powinniśmy się bardzo cieszyć i cieszymy się. To była chluba. Ja pamiętam, nie wiem co ksiądz profesor, jest to nasza chluba. Jak ilu ludzi w świecie, ilu Polaków, którzy już zapomnieli o tym, że są Polakami, czy ich rodzice, dziadkowie byli Polakami, jak zaczęli się przyznawać z powrotem, że są Polakami. Ten wielki Polak powiedziałbym, obudził miłość do ojczyzny, do naszej kultury, ale i naszej religii. I właśnie to jest, to nieść, nie zagubić tego, bo czas robi swoje. Propaganda robi swoje.
I możemy odejść właśnie od tego, co Pan Bóg przez niego nam dał. Dał Kościołowi, dał światu, ale i dał Polsce. I stąd właśnie, księży profesorze, to pragnienie tego bractwa świętego Jana Pawła II. Ksiądz profesor ma znaczek na marynarce, właśnie widzę w tej chwili, to jest właśnie znaczek bractwa i jaka jest myśl w tym? Jaka jest w tym myśl? My jesteśmy Polakami, a więc Polska. My tę Polskę niesiemy w swoim sercu. Polacy, normalny Polak, on kocha swoją ojczyznę. On kocha Polskę, gdziekolwiek jest. On tęskni za Polską. Widać to u Polaków na emigracji. Chyba, że jakiś rozczarowany Polską, może niewychowany w tym duchu, to mu wszystko jedno. Ale ta biało-czerwona, Polska biało-czerwona i napis na tym białym tle Jan Paweł II, PP, 2P, czyli papież, to jest jego podpis. I dwójka, Jan Paweł II, papież, drugi. Właśnie on się wychował na Polsce, od Mieszka I. Na każdym kroku mówił, jestem synem narodu, naszego narodu, jestem synem naszej ojczyzny. Pamiętam to pierwsze jego wystąpienie po inauguracji pontyfikatu na Anioł Pański. Właśnie on to mówił. Jestem synem naszego narodu. I on tym się chlubił, on o tym mówił, on spotykał się z Polakami wszędzie w czasie tych ponad 100 pielgrzymek. Spotykał się tam, gdzie jechał, zawsze miał czas na spotkanie z Polakami. Tak bardzo kochał Polskę. On wyrósł, mówię, na wszystkich tych wielkich Polakach, na naszej historii, na naszej kulturze, na świętych, na bohaterach, na Norwidzie, ale i na Sienkiewiczu, i na wszystkich innych. I o Piłsudskim mówił, i o Dmowskim. On się urodził w 1920 roku. Wtedy miał ile? 2 miesiące? Jak Czerwona Armia szła na Polskę? 3 miesiące. 3 miesiące miał, jak był cud nad Wisłą. On w sercu swoim nosił Polskę. I o to właśnie chodzi, żebyśmy jego nauczanie, jego osobowość zgłębiali. To jest wielka radość patrzeć na kogoś tak wielkiego, to on był jednym z nas, z Polaków. Dlatego to zadanie bractwa, do którego zapraszamy wszystkich z całej Polski. A Polska, gdy mówię, to myślę o wszystkich, którzy mają też Polskę w swoim sercu. Czy to będą w Ameryce, czy w Australii, czy w Japonii, czy gdziekolwiek. Wszędzie. Na wschodzie i zachodzie, północy i południu, na całym globie ziemskim. Żebyśmy wszyscy zgłębiali jego nauczanie. Żebyśmy poznawali jego osobowość, jak on wyrósł. Na tak wielkiego, co, jak to się stało? A drugie, żebyśmy rozpowszechniali to. Najpierw wśród swoich, wśród najbliższych. Dlatego biblioteczka domowa, książka o Janie Pawle, jedna, druga, dziesiąta, jego wypowiedzi, jego książki, może filmy. Tyle jest nagrań z nim. Teraz można przybliżyć dzieciom w domu, pooglądać to. Z dziećmi, rodzinnie, pooglądać, popatrzeć, co za osobowość, posłuchać, może muzyka. Ktoś mi wczoraj mówił o monetach, że ma. Z tej okazji papieża, w jego wizyt były monety wydawane, również w Polsce. Były wydawane znaczki, dlaczego tego nie zbierać? Obrazy i tak dalej. Mieć to w domu i przekazywać następnym pokoleniom. Także młodzież, to nowe pokolenie, JP2. Jak on wzrastał?
co zrobić, żeby być wielkim, a nie takim miernotą, prawda? Jak to się staje wielkim człowiekiem? I tu jest w Janie Pawle II to wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj się spotkamy, księże profesorze, to porozmawiamy. Ja przełączyłem z radia, w tej chwili przełączyłem na telewizję. Niech wszyscy słuchają tych mądrości, tego wszystkiego, co jest w telewizji w tej chwili, niech będzie i w Radiu Maryja. I my wszyscy Polacy jesteśmy spod tego znaku biało-czerwonej i spod znaku Jana Pawła II. Polska Jana Pawła II. Ta Polska Jana Pawła II też wybudowała i dalej buduje tą świątynię wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II. To nie koniec, ale to właśnie Polska Jana Pawła II. Ci ludzie o takich sercach, o takich umysłach. Tylko trzeba to dalej umacniać, żeby nie tylko nie ocalić od zapomnienia, ale przyjąć. I wtedy będziemy wielcy. Całe jego nauczanie. On niezwykle kochał Polskę. Niezwykle kochał Polskę. Pan Bóg i Polska. Myślę, że tu jakoś też mu był bardzo bliski kardynał Wyszyński, który mówił: po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę. Polskę kocham bardziej niż własne serce, tak mówił. A papież nasz bardzo kochał Polskę. Bardzo. I jeszcze raz powtórzę, gdyby nie Jan Paweł II, Radia Maryja by nie było. A nie byłoby wtedy i telewizji, i tego wszystkiego. I ta świątynia, wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II, proszę zobaczyć, Pan Bóg dał ją nam z tym jego obrazem. Przed nią się modlił, to jest też znak. Dał ją nam na 25-lecie radia. Czy to nie jest też znak? Dziękuję jeszcze raz. I spróbujmy pomyśleć. Ten znaczek dzisiaj jest w czasie programu, ten znaczek, który ksiądz profesor ma już w klapie marynarki. To jest nasz znak. Jan Paweł II, Polska Jana Pawła II, Polacy Jana Pawła II. Dziękuję serdecznie, Bóg zapłać. Bóg zapłać, dziękuję mojemu dyrektorowi. Powiedział tylko, jeżeli chodzi o sam znaczek, że ponieważ on się kojarzy, myślę, że nie tylko mnie może się kojarzyć z tym znanym takim logo Teraz Polska, to możemy powiedzieć Teraz Polska Jana Pawła, że to jest też właśnie taki apel do nas, żebyśmy tę Polskę naprawdę uczynili taką Polską marzeń, idei, kształtu, jaki nadawał Jan Paweł II, bo wtedy mamy przed sobą przyszłość. Ksiądz dyrektor wspomniał o tym, no takim takich zależności zgłębić i przybliżyć innym, zgłębić i rozpropagować. Ale też to, co mnie jakoś tak poruszyło, to te postacie, które też miały wpływ na świętego Jana Pawła II. Kto, księże profesorze, oprócz, poza kardynałem Wyszyńskim, którego no, taka zdrowa, moglibyśmy powiedzieć, przyjaźń, relacja z Karolem Wojtyłą sprawiła, że też był takim kapłanem, takim biskupem, kardynałem, jakim był. Kto jeszcze poza kardynałem Wyszyńskim był takim wzorcem osobowym dla Jana Pawła II? Myślę, że w największym chyba stopniu, jeżeli tak mogę ośmielić się powiedzieć, był kardynał Adam Sapieha, który był wychowawcą. Był biskupem, który święcił Karola Wojtyłę wcześniej, przyjął go do seminarium konspiracyjnego. Książę niezłomny, jak o nim sam mówił Karol Wojtyła i Jan Paweł II. To była postać absolutnie wyjątkowa w życiu świętego Jana Pawła II, do której wielokrotnie wracał i o której wielokrotnie z wielką estymą się wypowiadał. Ale chciałbym też zwrócić uwagę na może jakby bardziej ukazywaną w tle, ale niemniej jednak, jak sądzę, bardzo istotną postać, jaką był kardynał August Chlont. Postać mnie bliska z racji tego, że jest założycielem naszego zgromadzenia, ale chcę powiedzieć chociażby o dwóch takich elementach tej bliskości, która musiała istnieć między nimi. Pierwszy element jest powszechnie znany. W swoim testamencie Jan Paweł II przywołał znane słowa kardynała Chlonta, te chyba najbardziej znane, wypowiedziane na łożu śmierci: zwycięstwo, gdy przyjdzie przez Maryję. To właśnie do tych słów niejednokrotnie odwoływał się zarówno kardynał Wyszyński, jak i właśnie w swoim testamencie przywołał je Jan Paweł II. Ale pamiętam także szczegół, który mnie osobiście bardzo kiedyś poruszył,
Mianowicie był rok 79, Gębarzewo pod Gniezdem. Jan Paweł II mówił tam po raz pierwszy mówił właśnie spontanicznie o Europie Zjednoczonej, Europie Ducha, o Słowianach, którzy przynależą do rodziny europejskiej. I przywołał wówczas, odchodząc od przygotowanego tekstu, a więc mówił zupełnie spontanicznie, przywołał wtedy myśl kardynała Chlonda, który kiedyś przed wojną mówił o takiej perspektywie, że może nadejdą, kiedy, pytał kardynał Chlond, kiedy nadejdą owe Pentecoste Slave, zielone świątki Słowian. Mając na myśli to, że może kiedyś dojdzie do takiego dnia, w którym Europa spotka się w jednym wieczerniku, w którym ludzie mówiący różnymi narodami będą tworzyć wspólnotę. I Jan Paweł II nawiązał do tych słów i mówi, czyż dzisiaj nie spełniają się słowa kardynała Chlonda. To pokazuje, jak bardzo też jego myśl kardynała Chlonda przenikała myślenie papieskie. To są postacie hierarchów Kościoła tamtej epoki, ale oczywiście tych postaci znaczących można wskazać bardzo wiele. To był ksiądz Kazimierz Figlewicz, proboszcz, katecheta Karola Wojtyły. Postać, która była przez kardynała Wojtyłę i Jana Pawła bardzo zapamiętana, umieszczana wielokrotnie w jego wspomnieniach. A więc postacie żyjące, ale to oczywiście byli także święci, z którymi on był naprawdę obcował tak jak z ludźmi z kręgu domowników. To byli przecież dla niego ludzie, którzy kształtowali jego sylwetkę. To był pan Jan Tyranowski, to był Mieczysław Kotlarczyk, Jan Tyranowski, krawiec, człowiek świecki, który był zarazem mistykiem, wielkim czcicielem świętego Jana od Krzyża. Można powiedzieć, że zainteresowanie Jana Pawła II, które wyraziło się później chociażby w jego rozprawie doktorskiej na temat zagadnienia wiary w dziełach Jana od Krzyża, wynikało zapewne, tak można przypuszczać, z tej fascynacji, którą on wyniósł dzięki Janowi Tyranowskiemu. Mieczysław Kotlarczyk, a więc człowiek, który był twórcą teatru rapsodycznego, który wprowadził w sztukę słowa mówionego Karola Wojtyłę. Wiemy, że no właśnie ta sztuka słowa była i samo słowo miało w życiu Jana Pawła II niezwykły walor. Tych postaci można wymieniać naprawdę wiele. I oczywiście można też sięgać do postaci historycznych, do tych postaci, które odegrały wielką rolę w naszych dziejach. Widać było niejednokrotnie, no chociażby właśnie świętą Jadwigę, ale także inne postacie historyczne, postacie z literatury, twórców literatury, właśnie wspomniany przez ojca dyrektora zarówno Sienkiewicz, który przecież, w którym rozczytywał się Jan Paweł II. Pani doktor Wanda Pułtawska wspominała, że w tych ostatnich latach życia czy miesiącach życia Jan Paweł II chętnie słuchał czytanych tekstów trylogii Sienkiewicza. Bardzo chętnie, z wielkim upodobaniem. Oczywiście rozmiłowanie w Norwidzie, rozmiłowanie wyspiańskim, bo to była ta tradycja i romantyczna, i młodopolska, w której on bardzo dobrze się odnajdywał. Także no, można tutaj wskazywać oczywiście pewne nurty intelektualne, filozofów. Z jednej strony święty Tomasz, Arystoteles, ale także Max Scheler. Plejada to jest też fenomen właśnie tworzenia tej wspólnoty myśli, wartości, tego wszystkiego, co tworzyło Jana Pawła II. I wreszcie, co myślę jest nie bez znaczenia, anonimowi ludzie z tak zwani anonimowi ludzie, ale dobrze przez niego znani z kontaktów duszpasterskich. To było duszpasterstwo młodzieży, to było duszpasterstwo narzeczonych, duszpasterstwo małżeństw, duszpasterstwo robotników, z którym się spotykał poprzez historię budowy kościoła w Nowej Hucie. Warto przypomnieć może jedną taką rzecz, którą Jan Paweł II wyznał w Przekroczyć próg nadziei w rozmowie z Messorim, kiedy pytany o pierwszą encyklikę, programową encyklikę swojego pontyfikatu, powiedział bardzo zwięźle. Ja właściwie przywiozłem tę encyklikę ze sobą z Polski, z moich doświadczeń duszpasterskich. To pokazuje, jak bardzo właśnie te kontakty duszpasterskie, powtarzam, dla nas z anonimowymi ludźmi, ale dla niego to były kontakty z ludźmi bardzo konkretnymi. Część z tych ludzi ujawniła swoje nazwiska i ujawnia. Słyszymy różne wspomnienia, świadectwa. Część pozostanie na pewno dla nas na zawsze anonimowa, ale ten kontakt z żywym człowiekiem był dla Jana Pawła II niezwykle istotny.
On na podstawie tego kontaktu budował swoje przeżywanie Kościoła, swoje rozumienie Kościoła i to przeżywanie i rozumienie Kościoła złożył w darze całemu światu. Także to jest też, myślę, niezwykle ważny nurt tworzący jego sylwetkę duchową. Odbierzmy telefon, proszę bardzo. Halo. Szczęść Boże, Elżbieta z Małopolski. Szczęść Boże, witam. Ja nawiązując do rozmowy księdza profesora o mszy celebrowanej bez Ojca Świętego na Błoniach, po prostu jeden ból to właśnie, że nie było papieża. Drugi ból to znowu to, że tyle ludzi szło pieszo z pielgrzymkami, tyle ponieśli trudu, a w chwili powiadomienia, że Ojca Świętego nie będzie wychodzili z Błoń. Dla mnie to było straszne. Jak oni dzisiaj to przeżywają, że z dziećmi wychodzili, że nie potrafili tego swojego trudu ofiarować Bogu w intencji, załóżmy, Ojca Świętego. Szczęść Boże, życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję Pani Elżbieto. Myślę, że Pani głos jest bardzo, bardzo ważny i bardzo ciekawy, bo on pokazuje no, to, co od początku dla nas, co od początku nas charakteryzowało w tym przeżywaniu fenomenu Jana Pawła. Z jednej strony myślę, że większość przeżywała go w sposób no, bardzo, bardzo głęboki. Właśnie ta, powiedzmy, ta większość, która pozostała na Błoniach, dla niej doświadczenie Jana Pawła II niekoniecznie musiało być fizyczne. To było po prostu tak czy inaczej spotkanie z papieżem. I chcemy, że tak powiem, tę część wydobyć, tę część zaktywizować. Chcemy, żeby ta część z nas stała się aktywna w naszym życiu, żeby teraz Polska Jana Pawła stała się faktem, stała się rzeczywistością. Od początku była część, która przeżywała Jana Pawła II no, na zasadzie bardzo powierzchownej właśnie. Szło się na papieża, szło się na spotkanie, właśnie nawet nie na spotkanie, szło papieża, się na papieża. Tak, tak. Prawda? Jadę na papieża. I to było tak, jak jadę na koncert, jak jadę na jakąś imprezę rozrywkową, która w momencie, w którym okazało się, że się nie odbędzie, no cóż, pozostawał pewien niesmak, rozczarowanie. Nikt za bilety nie zwróci, prawda? Trzeba się rozejść i tyle. Niestety część z nas tak przeżywała Jana Pawła II. Wiemy doskonale, że dla niektórych ten fenomen był no właśnie fenomenem bardzo, bardzo powierzchownym, bardzo płytkim. Oczywiście tych ludzi, że tak powiem, nikt z nas też nie wyklucza, nie wykluczamy ich z możliwości reaktywacji w bractwie. Wszyscy chcemy się w bractwie odnaleźć, ale no właśnie, wszyscy chcemy się w bractwie odnaleźć. Musimy mieć świadomość, że do dzisiaj my mamy z jednej strony na pewno zapotrzebowanie na Jana Pawła II, z drugiej strony dla części to jest temat przebrzmiały. Ktoś powie, przecież już był jeden pontyfikat, jest teraz następny, musimy żyć duchem czasu. Nie, Jan Paweł II pozostaje wielką, jak mówił ojciec dyrektor, bezcenną wartością dla naszego narodu i po prostu my musimy, naprawdę musimy, chcąc mieć przyszłość, wybrać Jana Pawła II. Prosimy bardzo, halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Ewa z Torunia. Ja chciałam powiedzieć, że dla mnie to, co najważniejsze z nauki Jana Pawła II, to jest jego pokora. I te rekolekcje, dla mnie rekolekcją, jedną wielką rekolekcją było jego umieranie. I pokazanie całemu światu, że człowiek cierpiący i człowiek starszy ma wartość. I to jak gdyby dla mnie było takie najbardziej znaczące. A chciałam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, nawiązując do słów pani, która przede mną mówiła, o tej powierzchowności niektórych ludzi, niektórych z naszego narodu, Polaków. Więc takich ludzi jest sporo i chciałabym nawiązać do tego, co ostatnio się działo w tym czarnym marszu. Więc ja mam takie doświadczenie, że zobaczyłam koleżanki z pracy, które ubrały się na czarno przeciwko życiu, a one chodzą do kościoła. I ja się zaczęłam zastanawiać,
co się dzieje z naszym narodem, gdzie jest nauczanie Jana Pawła II, gdzie jest nauczanie Jezusa Chrystusa, co się z nami dzieje, jaki jest nasz naród, bo zauważyłam dużo koleżanek ubranych na czarno i po prostu włosy stanęły mi dęba. I ja nie wiem, dokąd zdąża nasz naród, ale ja się bardzo przeraziłam i ja bym chciała, żeby księża więcej w kościele mówili o nauczaniu Jana Pawła II, żeby bardziej odważnie występowali, odważnie mówili o podstawowych prawdach wiary, o tym, co mówił Jan Paweł II, o tym, o czym mówił błogosławiony Popiełuszko. I ja bym chciała, żeby to bardziej wszystko wybrzmiewało i żeby Jan Paweł II nie był takim znanym, nie wiem, świętym, który jest od kremówek, bo szczerze mówiąc, bardzo mnie to irytuje. Dziękuję bardzo, dobranoc. Dziękujemy pani Ewo, pozdrawiamy serdecznie. Dwie myśli, które pani tutaj wypowiedziała. Ja w pełni podzielam tę opinię, że rzeczywiście ta encyklika o miłości, którą pisał Jan Paweł II swoim cierpieniem i odchodzeniem do domu ojca, to była wielka, bezcenna lekcja i zdaniem wielu to był najcenniejszy przekaz jego życia. Dzisiaj w portalu W Polityce jest wywiad z profesorem Andrzejem Nowakiem, który także w sposób bardzo czytelny zwraca uwagę na to, że ta lekcja cierpienia i wartości życia cierpiącego, dotkniętego słabością, jest bezcenną lekcją ponadczasową, która dzisiaj w dobie właśnie współczesnych dyskusji na temat jakości ludzkiego życia i słabej jakości życia nabiera szczególnego znaczenia. Zgadzam się z panią co do tego, że oczywiście musimy walczyć z tą powierzchownością, tylko proszę wybaczyć, ale nie zrobimy tego wyłącznie z ambony, bo my głosimy naprawdę, episkopat przypomina bardzo często nauczanie Jana Pawła, zwłaszcza w węzłowych momentach naszego życia społecznego. My mamy największą ambonę w Polsce, jaką jest Radio Maryja, które nieustannie i Telewizja Trwam, które nieustannie przypominają nauczanie papieskie. Nie wystarczy puszczać te słowa w eter, trzeba je po prostu przyjąć. I to musimy zrobić my wszyscy. Tak jak ojciec dyrektor przed chwilą mówił, spójrzmy nawet dzisiaj w nasze biblioteczki domowe. Czy my mamy tam jakieś teksty Jana Pawła II? Jeżeli mamy, zastanówmy się, ilu z nas przeczytało, które dokumenty papieskie. Postawmy sobie takie po prostu konkretne cele. Jestem na przykład żoną czy mężem, ojcem, matką. Postawmy sobie taki cel, że w tym roku, niezależnie od programu duszpasterskiego, przeczytam sobie list do rodzin, punkt po punkcie. Może przeczytamy go właśnie wspólnie, w gronie rodziny. Zastanowimy się nad tym, co znaczy, że dziecko jest na przykład największym dobrem dla rodziny. Jak to właśnie zinterpretować? Zastanówmy się nad tym, co Jan Paweł II pisze, że w biologię rodzenia wpisana jest genealogia osoby. Czyli że akt pożycia małżeńskiego to nie jest tylko fizjologia i reprodukcja, ale to jest genezis, to jest akt stwórczy Boga, że tu przechodzi Bóg. Zastanówmy się nad tym, jaką wartość ma pożycie małżeńskie. Zastanówmy się nad kolejnymi tematami, które z tego listu się wyłaniają. Jeżeli jestem właśnie przedsiębiorcą, powiedzmy, czy na przykład jestem człowiekiem pracującym w jakiejkolwiek dziedzinie, postawię sobie taki cel, że w tym roku sięgnę do Laborem Exercens, do encykliki o pracy ludzkiej albo do encykliki Centesimus Annus, albo że sobie wydobędę przemówienia papieskie wypowiedziane na Śląsku chociażby, na Górnym Śląsku do ludzi pracy w czasie pierwszej pielgrzymki, czy sobie na przykład przypomnę przemówienie, które papież wygłosił w Gliwicach w czasie właśnie 99 roku, wtedy kiedy nie był w Krakowie, a nieoczekiwanie przyjechał do Gliwic, żeby wygłosić tam przesłanie dotyczące bezrobocia, dotyczące właśnie też stylu uprawiania przedsiębiorczości i tak dalej, i tak dalej. Postawmy sobie takie cele. To nie musi być od razu to, że ja 14 encyklik pochłonę w tym roku, czy że wszystkie pielgrzymki sobie przyswoję, ale zróbmy sobie konkretne zadania, że w tym roku w moim środowisku, w moim domu, w moim kręgu przyjaciół może właśnie podyskutuję, przeczytam, spróbuję się zapoznać z danym dokumentem.
Księże profesorze, bardzo dziękuję za tę część rozmów. Tak jak słyszeliśmy z ust ojca dyrektora, nie tylko w Telewizji Trwam, ale też w Radiu Maryja mieliśmy okazję te rozmowy prowadzić. Zapraszam Państwa oczywiście bardzo serdecznie na drugą część, na 21.30. W dalszym ciągu gościć będziemy księdza profesora Pawła Bortkiewicza, a mówić będziemy o Janie Pawle II jako nauczycielu myślenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz.